Księżycowe Archiwum Rowerów na Księżycu przedstawia nagranie archiwalne co to będzie 2013. Dzień dobry, witam w programie co to będzie, programie, w którym mówimy o przyszłości. W dzisiejszym odcinku mówimy jeszcze bardziej o przyszłości, bo naszym tematem są podróże w czasie. Za chwilę połączymy się z naszym pierwszym gościem, który jest profesorem czasu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Proszę się napić herbaty, zaraz będzie pan mówił. Nie ma herbaty, ja wszystko wypiłem. Może przejdźmy już do rozmowy. Proszę nam powiedzieć, czy są możliwe podróże w czasie? Tak, i to nie tylko możliwe, ale też bardzo powszechne. Nie wiem, czy pan wie, ale każdy z nas cały czas podróżuje w przyszłość. Nie o to mi chodziło. Chodzi o takie lepsze podróże w czasie, takie 100 lat w 5 minut, albo coś takiego. Nie da się w ten sposób. Żeby przenieść się o 100 lat, trzeba mieć 100 lat czasu na to. No inaczej się nie da. 100 lat nie upłynie szybciej niż 100 lat. A gdyby zrobić coś takiego, żeby dla mnie ten czas popłynął szybciej? Nie, proszę pana, czas nie płynie dla pana. Niech pan nie myśli, że jest pan dla czasu jakiś ważny, czy co? Znaczy, chodziło mi o to, żeby zrobić jakiś trik, jakąś dylatację czasu, albo co? Nie ma czegoś takiego jak dylatacja czasu. Czemu miałoby tego nie być? A czego miałoby być? Widział pan kiedyś coś takiego? Oczywiście, że widziałem. Tak? Tak. To niech pan opowie. Dobrze. Ciekawe, co pan by powiedział. Gdy uczyłem się we Wrocławiu, każdy kolejny pociąg do Wrocławia miałem co godzinę, a lekcje miałem co 55 minut. I w związku z tym na każdą kolejną lekcję miałem 5 minut mniej czasu, żeby zdążyć, pomimo tego, że była później. I to jest właśnie dylatacja czasu i to jest kolej przyszłości. Co za bzdura! Od razu słychać, że nie ma pan pojęcia, o czym pan mówi. Czas to jest poważny temat dla poważnych ludzi, a pan nigdy go nie zrozumie. Nigdy. Mamy jeszcze drugiego gościa. Drugiego gościa, który nam opowie nieco więcej o przyszłości, bo na co dzień żyje w przyszłości. Naszym drugim gościem jest Baltazar z przyszłości. Dzień dobry, Baltazarze z przyszłości. Jak nas słyszysz w przyszłości? Teraz was słyszę, a nie w przyszłości. A, odkryliście już podróże w czasie? Nie powiem. Dlaczego? Nie powiem, bo się na ciebie obraziłem. Na mnie? Przecież ja to ty. Jak się mogłeś na mnie obrazić? Co się zrobiłem? Nowy mi zrobiłeś w przeszłości. Nie przypominam sobie tego w ogóle. Bo to było później. Jeszcze ty nie wiesz, że tego nie zrobiłeś, ale to ty mi zrobiłeś rower, oddawaj go. Byłem ciekawy, jak mam ci oddać rower w takich warunkach. No to nie licz na to, że ci powiem cokolwiek. No, ale nasi słuchacze, widzowie chcieli coś zobaczyć, usłyszeć. Tak? Dobra, tutaj powiem. Słuchajcie, widzowie. Tu w przyszłości jest prawie tak samo jak u was. Z jedną zasadniczą różnicą, że mam kupiony rower i to przez ciebie. Bo w ogóle o niego nie dbasz, nie szanujesz. Nie zasługujesz na taki rower, a twoje metody naprawy są najgorsze na świecie. Moje metody najgorsze? Tak. Tak. Przecież nawet idiota wie, że naprawianie rowerów nie polega na uderzaniu kluczem 15, bo zaczną działać. Dzięki, że mi przypomniałeś. Żarówka mi się spaliła w tylnej lampie. Jakbym tak dobrze stuknął z 15, to może zacznie działać. Nie tego. A właśnie, że zrobię. Zobaczysz. No, poszedł sobie. Przydałoby się kiedyś kupić sobie taki czasu i zabrać tyle. Ja już sobie wyobrażam jego minę, jak badał z przeszłości i zawieram chyba. Ciekawe to by powiedział. Wiem, co by powiedział, pamiętam to jak dziś. Ach, ten Baltazar z przyszłości, jak na go nie cierpię. Nie uczyłbym to jeszcze raz. Naprawdę warto kupować wehikuł czasu. Najlepiej wydane pieniądze w historii ludzkości.
szatek ci tej telewizji. Redaktor sobie poszedł, to nic się nie dzieje, cicho siedzimy. Na tym polega telewizja. A ja nie można tak od ciebie czegoś powiedzieć? No właśnie nie można. Gardzę waszą telewizją w przeszłości. U nas w przeszłości nie ma telewizji. Jest coraz lepiej. W czasie zabiły telewizję.